No okej, okay. To dzisiejsze spotkanie będzie na temat bezpieczeństwa odnośnie Puppeta od strony serwera i od strony też tego, jak używać Puppeta do zarządzania bezpieczeństwem. Na początek krótka historyjka z animacjami świetnymi. To jak widać są DevOpsi. DevOpsi lubią szybkie i nowe zabawki, szybkie wdrożenia i no, można powiedzieć, że to jest rysunkowa definicja hasła Bleeding Edge, prawda? No a z drugiej strony barykady są ci, którzy psują całą zabawę, czyli procedury, jakieś formularze, wymaganie tego, żeby wiedzieć, co ten framework gdzieś tam robi, czy to z punktu widzenia bezpieczeństwa może mieć jakiś wpływ. No i jakby hamują, stoją antagonistycznie do tego ruchu DevOpsowego. No ale nie bierze się to znikąd, bo wiadomo, że te wszystkie procedury i reguły są po to, żeby było jak najmniej wypadków i żeby projekt się nie rozleciał, żeby ludzie nie ucierpieli na tym. Niektórzy też bezpieczeństwo traktują tak, że po prostu nie widzą problemu i żyją w swoim jakimś tam świecie odrealnionym i nie. I udają, że problemu nie ma do czasu, kiedy coś się faktycznie stanie już niedobrego i wtedy mamy wielki, gigantyczny problem. Także to była historyjka animowana. Myślę, że już ktoś zarejestrował taką domenę devsecops.com albo devopssec.com albo coś w tym stylu secdevops. Myślę, że to jakiś taki będzie naturalny trend. Jeżeli jeszcze nie jest zarejestrowana, to proponuję to zrobić. Żeby włączać też, no bo deweloperzy i operatorzy, z tego powstał cały ruch DevOps, że się zmęczyli ciągłymi przepychankami, jakimiś tam problemami, które w komunikacji następowały i postanowili, znaczy stwierdzili może, skontestowali, że jednak lepiej jest tworzyć i że razem współpracować w ramach tworzenia nowych rzeczy. No i teraz myślę, że obserwujemy podobną kwestię w obrębie bezpieczeństwa, że ci bezpiecznicy jednak są trochę bardziej oderwani od tego ruchu agile'owego, a z drugiej strony ten ruch DevOpsowy też mówi nam to, że obie strony powinny jakieś kompetencje przejmować, czyli w tym momencie z dużą korzyścią dla nas jako DevOpsów byłoby przejęcie części kompetencji bezpiecznikowych. Nie wiem, deweloperzy na przykład, tak jak powiedziałem wcześniej, frameworki wiedzą bardziej dogłębnie, się orientują, jak te frameworki działają. Sysopowie, no wiadomo, w jakimś stopniu znają swoją infrastrukturę, natomiast też Agile tutaj takie wyzwania daje adminom, że to środowisko się bardzo szybko zmienia i no, często jest tak, że ta wiedza jest fragmentaryczna i trzeba to jakoś ogarnąć. No i ponieważ jesteśmy w pugu, tak, to Puppet jest świetnym narzędziem, żeby taki DevSecOps zaimplementować, więc chciałbym, żebyśmy pogadali o tym chwilę. Aha, prezentacja jest online, pewnie nie będziecie mieć problemu z widzeniem rzeczy, ale można sobie potem przeczytać. Pierwsza część będzie odnośnie bezpieczeństwa samego Puppeta jako usługi, czyli tutaj jakieś błędy, które występowały w samej aplikacji, no bo wiadomo, że Puppet Master to jest po prostu aplikacja, która wystawia API restowe, JSONowe. I trzeba dbać o nią tak jak z punktu widzenia bezpieczeństwa, tak jak o inne aplikacje. Jakby taki baseline i hardening samego środowiska puppetowego, czyli co powinno takie środowisko, jakie warunki spełniać. No, sam stack rackowy, czyli jakiś tam application server. Bezpieczeństwo to też dostępność usługi, więc chwila pomimo performansie. Zasady współpracy z Gitem,
hasła, czyli no, szeroki problem, jak przechowywać i jak tworzyć hasła za pomocą systemów Configuration Management. Kolejny taki dosyć powszechny problem to to, że Puppet, ponieważ bardzo dużo wie na temat tej infrastruktury, to też jest dosyć gadatliwy na jej punkcie i czasami no, sam Puppet może być świetnie skonfigurowany, a wyciek logów może nas kosztować dużo, bo tam będą jakieś poufne informacje. No i na koniec M-Collective, jeden slajd na temat tego, jak security działa w M-Collective, bo to jest dosyć specyficzny przypadek. M-Collective się komunikuje pomiędzy agentami a serwerami przez takie kolejki MQ, przez ActiveMQ, także tutaj mamy zarówno do czynienia z bezpieczeństwem transportowym, jak i z bezpieczeństwem brokera i to za chwilę. Natomiast M-Collective wczoraj wyszedł Zero Day na jeden z pluginów właśnie służących do uwierzytelniania i autoryzacji, właściwie bardziej autoryzacji. I jeżeli ktoś używa, to proponuję odwiedzać. Druga część, czyli jak nie popełniać błędów przy pisaniu już puppetowych manifestów, puppetowym DSL-u. No, powiemy o różnicach między plikami a szablonami, w jaki sposób przydzielać bezpiecznie szablony do naszych środowisk, w jaki sposób znów radzić sobie z tymi hasłami, dlaczego no-op nie jest no-open. Chwilę o tym, co robić, żeby nie zaszkodzić swojej produkcji za pomocą Puppeta. No i dosyć ważny z mojego punktu widzenia też system ticketowy, czyli rozliczalność tych zmian, które zachodzą nam w kodzie, w tej infrastrukturze jako kod. Następna część to chwila na temat PKI, czyli tej części, która nie wszyscy rozumieją, ale która jest bardzo ważna. No i ostatnia część, czyli już nie jak zabezpieczać samego Puppeta, tylko jak za pomocą Puppeta można pomóc zabezpieczać sieć. Czyli o tym, jakie są granice bezpieczeństwa w obecnych środowiskach, o module, którym troszeczkę kolorowo żeśmy rozmawiali na poprzednim spotkaniu, czyli module do Red Hata do zabezpieczania, do hardeningu systemów. Takie implementacja takiego top 5 bezpieczeństwa systemowego, czyli takie absolutne minimum, od którego należałoby zacząć. Monitoring, no bo wiadomo, że też to jest związane z bezpieczeństwem. Serwery dzielimy na te, które są bezpieczne i te, które nie wiemy, czy są bezpieczne, no i pewnie też te, które nie są bezpieczne, no ale lepiej jest wiedzieć, czy coś jest bezpieczne, a nie wiedzieć nic, natomiast dowiedzieć się, że nie jest bezpieczne już po fakcie. Jakieś też audytowalność akcji, które dzieją się poza Puppetem. Zarządzanie użytkownikami, bezpieczne aktualizacje systemów. Puppet też można użyć jako taki bazowy system do wykrywania włamań. Jedna z interesujących rzeczy, czyli takie, które bez Puppeta jako modelu środowiska, które możemy jakoś tam hierarchicznie definiować i dziedziczyć jego własności, no nie było możliwe, natomiast teraz jest dosyć prosty do realizacji i daje bardzo fajne wyniki. Walidacja konfiguracji to jest rzecz, która jest ważna ze względu na też dostępność, czyli z punktu widzenia bezpieczeństwa nie popsucie systemów produkcyjnych. No i taki bardzo ogólne hasło, czyli jak to troszkę dotyczy tego samego zagadnienia co firewall, czyli w jaki sposób Puppet ułatwia nam zarządzanie infrastrukturą na zasadzie, że możemy populować dane, które mamy w Puppet DB albo Exported Resources, żeby konfigurować w prosty sposób inne usługi. No i dobra, zaczniemy od tego bezpieczeństwa samego Puppeta jako aplikacji. To są wyfiltrowane CVE z wynikiem powyżej 6 bodajże. Było ich trochę. Część z nich, jak widać, to są remote code execution, czyli tak naprawdę na
atakujący ma możliwość przejęcia naszych systemów i zarówno wstrzykiwania tam złośliwego kodu, jak i wyciągania stamtąd poufnych informacji. Część z tych błędów, jak widać, jest dosyć poważnych pod względem oceny ich szkodliwości. To, co charakterystyczne, to też widać, że część z tych błędów jest dosyć trywialna do wykorzystania. Ja pokażę dwa przykładowe, które właśnie są takie proste, a ich wpływ na aplikację jest bardzo duży. No i też to, co zaskakujące, to że duża część tych błędów nie wymaga uwierzytelniania, czyli będąc anonimowym klientem, wyłącznie mając dostęp do HTTPS-a, na którym Puppet działa, nie mając certyfikatów, można w jakiś sposób eksploitować. Pierwszy z tych błędów to jest najnowszy błąd, który był w Puppecie. Właściwie trudno powiedzieć, czy to jest w Puppecie błąd, bo Ruby do wersji 1.9.2 bodajże dodawało zawsze katalog bieżący do ścieżki bibliotek. To powoduje, że jeżeli umieścimy tam jakąś bibliotekę, która będzie monkey patchowała nam kod Puppeta, no to zostanie to wykonane. Wiadomo, że administrator tego nie zrobi, no ale może to zrobić jakiś złośliwy deweloper, może to zrobić ktoś, kto dewelopuje w jakiś sposób moduły do Puppeta i mu się uruchomią, bo akurat będzie w bieżącej lokalizacji. Także błąd jest dosyć poważny, no bo mamy do czynienia z lokalnym, ale wykonaniem kodu na prawach roota. Ten błąd dotyczy Puppet Agenta, nie Puppet Mastera, natomiast występuje też faktor Kieran Collective, także to wszystko jest z upgrade'u. 2.0.1.9.2 już, jak widać, tego nie ma, więc już jakby sami twórcy Rabiego doszli do wniosku, że dodawanie bieżącej ścieżki do ładowania do autoloadera bibliotek nie jest dobrym pomysłem. Drugi błąd ciekawy, to na tej tabelce był pierwszy na samej górze, bo on miał najwyższy scoring, jeżeli chodzi o impact. To był błąd z zeszłego roku. On powodował, że w funkcjach template'owych, czy inline template, czy też w template, ale template wiadomo jest w pliku, zmienna przez faktora jako string przekazywana była interpolowana jako wyjście z tej funkcji. Czyli jeżeli zdefiniowaliśmy fakt o nazwie string, o jakąkolwiek wartość, to ona została, ona była interpretowana jako wyjście z tej funkcji. Tutaj też następowało parsowanie erba, więc można było dowolny code execution wykonać, bo można było w tym fakcie przekazywać do Puppet Mastera dowolny kod Rabiego i on został wykorzystany. Jak widać, trudność wykorzystania błędu jest trywialna, no bo po prostu faktor ma taką opcję, że faktor podkreśnik nazwa faktu przekazuje fakta ze środowiska, więc eksploitować można było to prosto sobie z basha. No i tu, nie wiem, czy widać? Widać. To prosty sposób, jak patchować Puppeta z Puppetem, bo no, pomiędzy cyklami release'ów jakiś czas mija i pewnie możemy zaczekać na release, natomiast też problem jest taki, że my na przykład upgrade'owaliśmy 3.4.3 do 3.6.2 i tam mieliśmy zmiany często feature, jest to feature release, a nie tylko czysty security release. Nie wyszła wersja 3.4.4, która naprawiała tylko ten błąd, a jak widać po patchu, no to naprawa tego błędu była trywialna, po prostu usunąć bieżący katalog ze ścieżki autoloadera. Natomiast sama migracja do 3.6.2 wymagała między innymi directory manifest, bodajże to się nazywa, czyli przejścia na manifesty, które są w każdy branch, jest w katalogu osobnym i w zależności od environmentu ustawionego w Puppecie brany jest osobny katalog, więc no, nie można było tego tak zrobić on the fly w jeden wieczór, natomiast w prosty sposób wrzucając patcha i po prostu patchując Puppet Mastery można było pozbyć się błędu, ograniczyć ten impact, jeżeli ktoś złośliwie by chciał go wykorzystać. No okej, okay, to jakie są zasady samego hardeningu tego systemu, na którym
Puppet Master powinien być uruchomiony. No, to tak jak każda aplikacja. Że tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Puppet przechowuje informacje o całej naszej infrastrukturze i samo ujawnienie informacji może mieć ciekawe konsekwencje, natomiast też umożliwia nam stworzenie efektywnego botnetu, no bo jeżeli Puppet Master steruje całą naszą flotą serwerów, no to atakujący przyjmując kontrolę nad Puppet Masterem, no myślę, że Puppet Mastery to będzie ciekawy cel ataków, bo tworzenie botnetów jest dosyć energochłonne, natomiast jeżeli przejmując jeden serwer możemy mieć kontrolę nad 200 czy 1000, no to jest to dosyć tanie. Więc dobrze by było zabezpieczyć, tak jak inne krytyczne aplikacje, po prostu no, trudno mi powiedzieć, co jest taką krytyczną aplikacją bez, w każdej chwili. No, może poczta, tak? Łamanie na serwer pocztowy może być podobne, mieć podobne zagrożenia, bo może być tam kradzież tożsamości, phishing, jakieś tam podszywanie się pod pracowników, no i wyciek informacji. No tutaj scope jest pewnie większy, bo hakując Puppet Mastera możemy też potem sobie zhakować serwer poczty. No więc dedykowany VLAN myślę, że absolutne minimum, czyli sieć, która jest firewallowana, zupełnie oddzielona od innych serwerów aplikacyjnych. To oczywiście firewall dopuszczający wyłącznie ruch HTTPS-owy. Ograniczenie dostępu. No, Puppet Master jest serwerem takim czysto usługowym. Nie wiem, jak często się logujecie na serwery poczty, pewnie rzadko. A pewnie część w ogóle wyoutsourcowała. No ale taki sam sens tego, żeby pierwsza linia wsparcia miała dostęp na serwery Puppet Masterowe. Po prostu jest to mało realne, a ograniczając ten dostęp też zmniejszamy wektor potencjalnego jakiegoś ataku, wycieku danych logowania, przejęcia konta. Dobrze jest też odciąć takiego Puppet Mastera od sieci ze względu na to, że część wykorzystywanych błędów w aplikacji zazwyczaj kończy się atakami, które albo tworzą ukryty kanał komunikacyjny, próbują sobie zadzwonić do domu, albo wręcz dociągają sobie jakiś kod z internetu i instalują go już dodatkowo w kontekście serwera aplikacyjnego. Więc tutaj pytanie, czy Puppet Master może i powinien mieć dostęp do sieci? No pewnie nie, no bo jeżeli mamy taki typowy model pracy, gdzie pracujemy z Gitem i na przykład z Puppet Forge'em, to robimy to na naszych stacjach roboczych, komitujemy ten kod do repozytorium, potem synkujemy go sobie z serwera centralnego repozytorium na nasze Puppet Mastery i no praktycznie Puppet Master nie potrzebuje tego dostępu do internetu. Security baseline, no czyli o tym będzie potem, czyli jak za pomocą Puppeta zabezpieczać serwery, więc jak zabezpieczać serwery za pomocą Puppeta, żeby Puppet też był bezpieczny. Na pewno nie warto kombinować, jeżeli mówimy o systemach produkcyjnych i odpalać Puppeta na serwerze, na zasadzie to jest serwer na wszystkie nasze projekty, które nie wiemy, czy będą w przyszłości wykorzystywane, a potem już tak zostanie. A, tu warto też zauważyć, że CPU jest najważniejsze na Puppet Masterze, czyli kompilacja głównie wysyca cykle CPU, więc tutaj też słabo Puppet Master się skaluje w rozwiązaniach wirtualizacyjnych, bo pokradnie CPU. No takie bardzo bazowe zalecenie, czyli uruchamiać na dedykowanym użytkowniku, żeby nawet jeżeli jest tam jakaś inna aplikacja, jakiś Puppet Board, czy coś, co może nas spowodować w eksploitowanie innej aplikacji i dostanie się na serwer, no to ograniczyć możliwości wycieku innych informacji. Dobrze jest też mieć bieżącego Rabiego dla Puppeta. Tutaj akurat jest przykład z tego, jak robiliśmy upgrade. To, co się stało po drodze, to nie były jakieś wielkie przeboje z upgrade'em Puppeta, tylko po prostu Forman nam wycinał statystyki. Tam jest jakiś taki rake, który czyści statystyki, które są starsze od 7 dni, ale jeżeli się ten rake nie wykona, to statystyki już nie są czyszczone, więc jak widać, tu sobie poczyścił, ale nie do końca. Whatever. Ale podobne tutaj widać, nie, albo nie widać, że tu było 43, a tu jest 28 chyba. I to
akurat sam upgrade Puppeta z 3.4.3 na 3.6.2, to jest następnym punktem, to już warto robić. Ale upgrade Drabiego też robił nam wcześniej takie dosyć spektakularne zmiany wydajności. Jak żeśmy z 1.9.2 do 2.0 przeupgrade'owali Puppeta, to chyba w okolicach 15% mieliśmy zysku na samym upgrade'cie interpretora. No i wiadomo, w samym Rabim też mogą być błędy, słynne błędy z początku zeszłego roku w parsowaniu YAMLi, JSONów i wszystkiego innego, które powodowały też problemy. Nie są jest czerwona? To jest zwykle sformalna czerwona, to jest config retrieval, a niebieski to jest apply. Czyli kompilacja czerwona? Czerwona kompilacja na masterze, tak. I generalnie niebieskie się nie zmieniło, zmieniło się czerwone. Tak. No i to samo Puppet, to źle ten obrazek podpięty, no bo ta akurat konkretnie przykładowa zmiana dotyczyła Puppeta. Dobrze też zainteresować się C-groupsami, starsze systemy, Red Hat 5, CentOS 5, Limit Scope, tak? Co ważne, to żeby Puppet na sobie miał stabilne źródło czasu, bo przy podpisywaniu certyfikatów ten czas jest tylko sztywny. No i jeżeli firma posiada coś takiego jak IDS i IPS, no to biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy na początku, że Puppet jest krytyczną infrastrukturą, to dobrze by było go włączyć tutaj. No i warto używać Puppeta, żeby deployować Puppet Mastery. Dlatego, że potem mamy nawet przypadkowo większą szansę na to, żeby zauważyć, że są jakieś zmiany, które były robione poza Puppet Masterem, jeżeli, nie wiem, przykładowo config root, czyli ten starting point dla aplikacji zostanie zmieniony, a mamy go w Puppecie jako szablon czy jako plik, no to za chwilę będziemy o tym wiedzieć, bo znowu zostanie wykonana zmiana na tym serwerze. Takie podstawowe rzeczy odnośnie oczywistości, odnośnie każdej aplikacji, czyli błędy mogą się zdarzyć w samym Passengerze czy Apache'u. Apache na przykład, nie wiem czy kojarzycie, atak Slow Loris jest bardzo nieodporny na to, żeby wysycać serwer bardzo długo trwającymi wątkami, które nic nie robią, czyli tworzymy zapytanie, którego nie kończymy, ale serwer alokuje wątek i jak zalokujemy 2500 takich wątków, to Apache mówi do widzenia. To też za chwilę będziemy mówić o performansie i dobrze postawić przez sobie przed Puppetem jakiś load balancer. No, kolejna oczywistość to wyłączyć jakieś administracyjne interfejsy. Puppet się komunikuje, komponenty między sobą się też komunikują po HTTPS-ie, ale no, też nie wszystkie, na przykład może być forman, który publikuje raporty przez restowe API i to restowe API może być równie dobrze po HTTP i chyba tak jest defaultowo w reporterze ustawia. Także zadbać, żeby ten HTTP interfejs gdzieś tam pomiędzy komponentami Puppeta nie był dostępny. No właśnie, to jest dokładnie to samo. Kiedyś było tak, że Puppet bardzo ciekł, więc dobrze było też ustawić niski TTR dla procesu, żeby proces sobie skompilował katalog i się wyłączył. Natomiast w 3.6.2 postanowiliśmy to wyłączyć i okazało się, że Puppet nie cieknie. Co więcej, okazało się, że w Puppecie 4 będzie standardowo włączone cache'owanie katalogów na Infinity, czyli warto, żeby taki proces nie zdychał, bo on wtedy ma wszystkie pliki załadowane do RAMu manifestów i dopóki ktoś nie komitnie czegoś do repo, to on w ogóle dysku nie dotyka, to sobie kompiluje te manifesty prosto z RAM. Kompiluje je nadal, no bo na serwerze mogą się zmienić fakty, albo PuppetDB może zmienić informacje w eksportowanych resursach, natomiast już nie robi tych operacji IO, które go spowalniają. No i ostatnie to, tak jak wcześniej mówiłem o config root, że warto mieć config root pod kontrolą Puppeta, to Passenger to jest to, z czym ja mam doświadczenie. Wiem, że można odpalać Puppet Mastera też pod Unicornem, bodajże jeszcze jakiś serwis jest high-performance'owy dla rakowych serwerów, natomiast my używamy Passengera i w Passengerze w config root można podpinać
preprocessing i postprocessing filtery, czyli można dobrać się do zapytania odpowiedzi, jakoś się tam zmodyfikować, wstrzyknąć swoje na przykład resursy do hasza JSON-owego, który jest zwracany do agenta. No dobra, to jeżeli chodzi o performance, to już powiedziałem, że dobrze jest postawić z przodu load balancer, właśnie ze względu na to, że nasz serwer aplikacji nie do końca może być odporny na wszystkie formy ataku. Dobrym takim sanitatyzorem, jak się po polsku mówi, jest HAProxy, bo ono, jeżeli request HTTP nie spełnia standardów, to po prostu taki request jest odrzucany z błędem 500, nie trafia do aplikacji. Także polecam uruchomienie z przodu load balancerów w postaci Puppeta i w postaci HAProxy, ponieważ HAProxy nie wspiera SSL-a, to albo z przodu z Nginx, albo z Tunel. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze logi, gdzie możemy sobie w prosty sposób zobaczyć, jakie nasze requesty miały właściwości, w szczególności czy miały, kto do nas dzwonił na przykład, tak, z jakim certyfikatem, z jakiego IP. Warto też ze względu na performance podzielić sobie Puppet Mastery na trzy części. To znaczy na Puppet Mastera, Puppet Key Servera i Puppet File Servera. Puppet Master po prostu kompiluje manifesty do katalogów, Key Server zajmuje się podpisywaniem kluczy, ale File Server obsługuje pliczki. Dlaczego warto to robić? No bo te trzy role, znaczy jakby Key Server to jest osobna sprawa, ale te kompilacja manifestów i serwowanie plików to są dosyć różne funkcje Puppet Mastera i one używają inną ilość zasobów. Tu w przypadku Mastera mamy ustawione odpowiednie liczbę połączeń, która pozwoli nam nie zabić Masterów i resztę połączeń trzymać na load balancerze. W przypadku file servera mamy uruchomiony consistent hashing, czyli określone requesty o konkretny plik są przekazywane zawsze do tego samego Puppet Mastera, na przykład jeżeli mamy dwa, no to jeden z nich na przykład zawsze dostanie request o jakiś tam plik puppet.init. HAProxy to sobie wewnętrznie haszuje. Natomiast przy key serwerze warto go wydzielić na podstawie znów ACL-ek ze względu na to, że zawsze jeden z serwerów powinien być masterem. Z tego względu, a o tym powiem już. Dobra, sama praca z repozytoriami, no tutaj dobrze jest nie trzymać poufnych jakichś informacji niezaszyfrowanych, no bo jeżeli raz coś wrzucimy do repo, to się już raczej tego nie pozbędziemy. Można tam próbować coś skalpelem dłubać, ale z różnymi rezultatami. Zresztą mogą być też klony naszych repozytoriów. No dla bezpieczeństwa jakichś ataków na workstację dobrze używać Fuzzy Encryption, nie klonować repo do GitHuba. No, różne są pomysły, no ale to też jest żart z tego, że łatwo jest stracić workstację, jeżeli ktoś nie dba o bezpieczeństwo swojej własnej stacji roboczej, no to też ta stacja robocza może zacząć żyć własnym życiem i ktoś może sobie takie repo sklonować. Trzecia rzecz to jest Gitolite. Gitolite pozwala na to, żeby Gicie nadać konkretne uprawnienia dla różnych typów użytkowników. Tutaj mamy trzy grupy zdefiniowane: sysadmin, helpdesk, DevOps. Sysadmin, jak widać, może wykonywać operacje RW na branchu stable. Tak naprawdę może też tworzyć dowolne inne branche, bo tutaj nie mamy brancha, co to jest create. Natomiast dla helpdesku i dla DevOpsów mamy określone reguły. Tutaj dajemy im dostęp RW do repo, ale tu określamy im na samym końcu, odcinamy im dostęp do wszystkiego. Natomiast tutaj określamy, że helpdesk na przykład może nam stawiać reguły do HCP-a, może dodawać ludzi do samby, może dodawać coś tam do sobie do squida, natomiast DevOpsi mogą sobie robić cokolwiek, pod warunkiem, że na branchu robią to na branchu DevOps, a nie na branchu stable, z którego bierze sobie produkcja. Tak? Hasła raz jeszcze, czyli tak jak już mówiłem, nie warto ich trzymać w repo. Na workstacjach tym bardziej, bo no,
serwery mamy zabezpieczone IDS-ami i tak dalej, a w workstacji często ten poziom bezpieczeństwa jest niższy. Trzeba pamiętać o tym, że hasła na agencie będą się znajdowały w katalogach, który jest cache'owany. Natomiast no, dobrze jest też zadbać o to, żeby nie były logowane, żeby nasze jakieś tam skrypty, które ustawiają hasła, nie zapisywały sobie w plikach tymczasowych tego typu rzeczy. Puppet Master oczywiście no, będzie miał dostęp do wszystkich haseł, ale no, tak jak do wszystkiego innego. Ponieważ używamy Puppeta, nie warto stosować słabych haseł, no bo ponieważ konfigurujemy je wszędzie na serwerze bazy danych, na serwerze aplikacji, no to możemy ustawić dowolny, losowy ciąg znaków i mieć pewność, że przynajmniej nikt nie będzie nam tego brute-force'ował nigdy. Do zarządzania hasłami w Puppecie mamy trzy rozwiązania. Najstarsze to jest Hiera GPG, które po prostu przechowuje YAML-e zaszyfrowane. Hiera AYAML, która została napisana ze względu na to, że wiele osób nie lubiło Hiery GPG. Zresztą ona kiedyś była bardzo wolna, teraz jest dosyć ok. No i podejście takie niehierowe, czyli Trocla. Hiera GPG, jak widać, nasz YAML jest całkowicie zaszyfrowany, więc robiąc z nim cokolwiek, musimy załadować go sobie do edytora, odszyfrować lokalnie, wyedytować, zaszyfrować i skomitować. To możemy zautomatyzować. Po pierwsze, możemy w Gicie podpiąć sobie filtry. Tutaj są jakieś gisty, więc jak chcecie, to możecie sobie poklikać. Dzięki którym git log, git div, git blame i te inne wszystkie komendy wewnętrzne gita będą widziały już rozszyfrowaną treść tekstu, czyli jeżeli mamy YAML-a, to będziemy widzieli w nim zmiany po prostu plus minus na konkretnych linii. Drugie no, to jest plugin do edytora, tutaj jest na przykład do Vima, który on the fly nam to rozszyfruje. Ale ponieważ ludzie tego bardzo nie robili, no to powstała Hiera AYAML. I Hiera AYAML polega na tym, że to są zwykłe YAML-e, w których można mieszać zarówno tekstowe pola, jak i zaszyfrowane. Zaszyfrowane po prostu wartość magicznie zaczynają od enk nawias gdzieś tam enkrypcji. Można używać PKCS-a i kluczy wspólnych, albo jest też moduł do Hiera AYAML do GPG, gdzie każdy administrator może mieć swój własny klucz. Oczywiście Puppet Mastery też muszą mieć klucz, którym odszyfrują, no ale jest to taki drop-in. Natomiast Trocla, no to jest rozwiązanie dylematu. Dlaczego do cholery mamy ustawiać i generować jakieś hasła? Bo skoro hasła mają być losowe, no to trzeba zrobić co? No, trzeba wygenerować hasło, zapamiętać je w jakimś keysterwalu i następnym razem serwować je do końca świata już, chyba że administrator stwierdzi inaczej, takie same. I Trocla to robi. Trocla wykorzystuje taki framework Moneta, dzięki czemu potrafi praktycznie z każdym keyvalu storem rozmawiać, że można sobie wybrać to, co lubi Riaka, Cassandry, może być keyvalu storem też Postgres. No i Moneta też ma restowe API, także ta Trocla może gdzieś nam leżeć też w jakimś takim bardziej zaufanym miejscu oddzielonym od Puppet Mastera i wtedy funkcja. To działa podobnie do Puppet DB, czy Puppet DB Query, czyli funkcja po prostu jest reinstalowana na Puppet Masterze. Funkcja Trocla, która łączy się z tą bazą czy z tym restowym API i odpytuje klucz wartość. So, oprócz funkcji Trocla jest też funkcja Trocla set i get, gdzie z poziomu manifestu można sobie deklarować na przykład w module MySQL możemy sobie wygenerować hasło o jakichś zadanych atrybutach, natomiast w module backupu bazy danych możemy już zrobić tylko Trocla get, czyli jeżeli dostaniemy hasło wcześniej wygenerowane przez MySQL, to ok, a jeżeli nie dostaniemy, no to musimy to obsłużyć na przykład nie tworząc obiektu jakiegoś backupowego. A jak można przegenerować hasło? No to tutaj jest na dole taki typowy output, czyli tutaj wiadomo, Puppet nam się wykonał, wygenerowało nam się dla stonki na GIOS MySQL password jakieś tam losowe o tych zadanych parametrach. Robimy get na kluczu foobar, nie ma. Tworzymy klucz foobar, no okej, jest. Tworzymy klucz foobar, następna operacja już nie stworzy nam, tylko zwróci nam to, co jest w bazie. Możemy to robić interaktywnie, możemy to robić też nieinteraktywnie, jak mamy dużo haseł do zmigrowania.
no, możemy pobierać, możemy kasować. Skasowanie polega na potem pobranie, po skasowaniu zwróci nam nic, tak? Po prostu. No i możemy też tworzyć command line'a z zadanymi atrybutami. Tu się po prostu na końcu podaje tego takiego JSON-a, nie JSON-a, to chyba YAML jest inline'owy, bo nie ma cudzysłów. I to jest wygodne. Kolejna rzecz, to też żeśmy wspominali na poprzednim spotkaniu o tym trochę w rozmowach, że Puppet lubi sobie do raportów wszystkie debug eventy zapisywać, a w debug eventach często są hasła. No i jak ten problem rozwiązać? No, okazuje się, że dopisując jedną linijkę do raportera. Czyli sobie stworzyłem raporter storeless, który po prostu ma zmianę nazwy ze store na storeless i tutaj dodaną linijkę, że ma rejectować wszystkie logi, których level równa się debug, symbol. I potem w Puppet Confie tylko ustawiamy, że zamiast z defaultowego stora używa storelessa. Formanowi też to można zaaplikować, ale on po stronie odbiorczej rejectuje wszystkie debugi, natomiast no, po co mu wysyłać. Puppet DB zdaje się, że też trzeba zaaplikować, bo ładuje wszystko jak leci. I to jest tego, to kawałeczek Puppet klienta. Serwera. Puppet Mastera. To jest Puppet Report Store, czyli to jest moduł storage'owy do raportów. Na poziomie Puppet Mastera definiujesz, jakie chcesz mieć storage'owe pluginy. I trzeba też oczywiście wyłączyć, żeby na agenta raporty się nie przebywały. To też można włączyć, nie? Nie wiem, czy defaultowo jest włączone. Nie jest. Chyba nie. Włączone jest, domyślnie. No to jest dobra bani. Okej, okay. Kolejna rzecz, którą można zrobić z kolei na agentach, to dla jakichś wrażliwych swoich resursów ustawić konkretny log level. Wtedy możemy uznać, że wszystko, co ma log level mniejszy niż debug, ląduje nam w jakimś logu, a wszystko co inne, tutaj koniec akcji, a tutaj wszystko inne, no, czyli wiadomo to, co nam wpadnie z większym severity, zapisujemy do agent debug log, albo najlepiej do div nula. No i M-Collective, który dzisiaj wyszedł nowy. Tak jak mówiłem, to jest dosyć skomplikowane ze względu na to, że architektura M-Collective jest taka, wszyscy łączą się do brokera ActiveMQ, czy tam RabbitMQ i tworzą kolejki, które są potem, agent tworzy zapytanie, broadcastuje je do określonych serwerów, serwery odpowiadają, tworzą kolejki tymczasowe, które zawierają te odpowiedzi. Taki mechanizm publish-subscribe. W związku z czym mamy problem z bezpieczeństwem komunikacji z brokerem, bezpieczeństwem komunikacji pomiędzy agentami a serwerami, bo no, fajnie było, gdyby ktokolwiek, kto się podepnie do brokera, nie miał możliwości podsłuchać nam komunikacji. I w końcu autoryzacja, czyli czy każdy może robić wszystko. No i tak się te pluginy nazywają, ActiveMQ, po prostu uwierzytelnia wszystkie strony, które chcą konwersować do brokera. SSL to jest end-to-end encryption, czyli taki nie brokerowy, no bo brokerowy można włączyć tutaj w ActiveMQ po prostu i wtedy mamy zabezpieczenie przed tym, że ktoś nam zesnupuje komunikację do samego brokera. Ale tutaj komunikacja jest szyfrowana od agenta do serwera i z powrotem, czyli nawet jeżeli ktoś się wepnie, poznał hasła do brokera, czy broker jest źle skonfigurowany, służy do obsługi jeszcze jakiejś innej aplikacji, może sobie zasubskrybować daną kolejkę, no to zobaczy tylko garbage. No i trzecie to jest Action Policy, to zaraz będzie przykład, jak to działa. Natomiast oprócz tego jest audytowany plugin, który też w logach pokazuje nam ładnie, kto jakie akcje do M-Collective wykonał i warto go włączyć. To jest przykładowa action policy dla pluginu PuppetD. Defaultowo denajujemy wszystko. Aha, tutaj co ważne, że ten action policy wymaga, żeby tam dopisać jakąś tam action policy new linijkę do plugina, bo inaczej plugin nie będzie tego wspierał. Ale to jedną linijkę się dopisuje po prostu. No i tutaj przykładowo pozwalamy trzem serwerom na różne rzeczy. No. Dwa z nich to są Puppet Mastery, więc fajnie by było, gdyby mogły uruchomić Puppeta na agentach, taki Puppet Kick kiedyś był. I one są zdefiniowane na podstawie certyfikatów, które bardzo często w moim kolektywie się taka i Puppetowy wykorzystuje, więc agent ma po prostu certyfikat, który jest jego
FQDN-em. Tutaj jest podane, bo w ogóle pola są separowane po tabach, a wewnątrz pól wartości po spacjach, nie wiem kto to zrobił. Tutaj mamy jakie metody możemy wykonać do danego plugina. Dalej mamy fakty i klasy, czyli dajemy możliwość uruchamiania Puppetu na wszystkich agentach, które mają klasę Acme Production i na stronce przykładowo pozwalamy na uruchomienie status dla wszystkich Puppetów, które mają taką wersję. Dobra, teraz to są bardzo ciekawe rzeczy, bo to jest z cyklu trochę, dlaczego w Puppecie jest możliwość zrobienia czegoś źle. Jest taki plik outconf, który pozwala na uwierzytelnianie wszystkich requestów i na przykład tutaj mamy podane, że dla katalogu uwierzytelnienie jest dla hosta, który jest w ścieżce requestów. I teraz, jeżeli to zamienimy sobie na gwiazdkę, to hostem A możemy sobie zarequestować katalog z hosta B. Oczywiście nikt normalny tego nie zrobi, no ale pytanie, dlaczego w ogóle da się w konfigu naprawić. Ktoś może się wydawać, że coś naprawił, wystawiając tutaj gwiazdkę, prawda? No i tutaj jest krótki skrypt, który zamienia nam curla w puppet agenta i requestuje sobie manifest innego hosta. To samo dotyczy file serwera, że można sobie ustawić defaultowo odcinek. To jest dobrze, tak jak podane, ale można sobie wymusić wyłączenie uwierzytelniania i wtedy, jeżeli bez żadnego certyfikatu podłączymy się po HTTPS-ie do Puppeta, to on nam zaserwuje. Trzecia rzecz to jest to, że file server w Puppecie to jest tak naprawdę anonimowy FTP, czyli w momencie, kiedy mamy już ważny certyfikat i znamy ścieżkę do pliku, to możemy go zarequestować, czyli jeżeli mamy taki model powszechny, myślę, że danych, że mamy jakieś katalogi w modułach per projekt czy per host i tam leżą w środku konfigi, no to możemy mieć problem, bo ktoś z maszyny deweloperskiej, znając, wiedząc, że na przykład w module MySQL w katalogu conf jest plik MySQL conf, no to może sobie nawet nie wiem, też ten konfig pobrać, może być enumeracja, na przykład mogą być potencjał serwery MySQL. Tak, czyli faktycznie proponuję korzystać z Puppet File Servera, czyli tam wszędzie, gdzie jest, nie są używane templaty, jako takiego publicznego repera. Jeżeli na przykład, że mamy tą stronkę, która rejestruje sobie jakiegoś napoli i wskaźnik temperatury, ja nie mogłem dojść do niczego bardziej niebezpiecznego, bo żeśmy wszystko przepisali na template'y głównie z tego powodu. Template'y są bezpieczne, dlatego że template jest częścią katalogu, czyli to, co template sobie sparsuje, jest jako content wrzucane jako tekst do katalogu i nie mamy możliwości poznania treści danego pliku dla innego serwera. Natomiast na pewno powoduje to, że puchnie nam katalog. Można włączyć kompresję i to też pomaga. Jak już się pozbędziemy tego file serwera i zostaną tam same głupoty, no to warto by też zadbać o to, żeby template'y były bezpiecznie przydzielane. No wiadomo, że tutaj może być problem z autosignem. Albo jest taka konstrukcja puppet cert sign all. Jak dużo ktoś deployuje hostów, to może za dużo certyfikatów podpisać. Bo nie chcę się klepać, że wszystkie mają być podpisane, więc podpiszę wszystkie, które czekają, no i wśród nich może być jakieś szkodliwe. Jak podpiszemy, wyślemy CSR-a do Puppeta, no to możemy próbować wywołać jakiś konflikt nazw. Jeżeli wyślemy CSR-a o takim samej nazwie, jak już istniejący host, to Puppet Master nam go odrzuci, bo stwierdzi, że to jest próba spoofingu i nie wygeneruje nowego certyfikatu nie podpisze nowego certyfikatu dla hosta, dla którego już ma podpisany certyfikat. Trzeba to tak wyczyścić, dopiero można zarekwestować. Natomiast no, dużo ludzi na przykład używa regexpy przy maczowaniu jakiś tam serwer www.d+, tak? Wszystkie serwery www nam maczą. No to możemy sobie, jeżeli nam się uda nakłonić admina, żeby nam podpisał www.321 coś tam, no to może nam zmaczować i możemy uzyskać jego część
katalogu, tak? No właśnie, należy uważać też na social engineering, czyli przy code review, jeżeli są jakieś bardziej nieczytelne fragmenty, to sprawdzać, weryfikować to z osobą, która to komitowała. Jeżeli ktoś prosi o podpisanie czegoś, no to raczej się zdarza w dużych firmach, gdzie jest większy chaos organizacyjny, ale zdarza się. Trzecie to jest nie polegać na danych, które pochodzą z agenta. I tu jest takie ustawienie node name, które powoduje to, że ustawiają nam się magiczne zmienne w manifestie hostname w QDE domain z faktów. Większość tej klasyfikacji właśnie jest po hostname'a. Znaczy większość, no. Myślę, że duża część. Jeżeli te dane pochodzą z faktu, no to ktoś złośliwie może wykonać impersonację, ustawić sobie fakt hostname na jakiś tam serwer, mając dostęp deweloperskiego na serwer produkcyjny, pobrać katalog serwera produkcyjnego. To zostało poprawione raz, też źle, bo jest możliwość ustawienia nowej na cert. No i wtedy te zmienne w manifestie magiczne są pochodnymi cert CN, tylko że ten cert CN na te zmienne przemienia agent. Czyli znów modyfikując agenta, można sobie te zmienne dowolnie zmodyfikować i zrobić impersonację. Zostało to poprawione trzeci raz, tym razem dobrze. NodeName'a ustawiamy sobie na cokolwiek, bo i tak jest do niczego. Natomiast ustawiamy sobie trusted z NodeData na true, co oznacza, że pojawia nam się magiczny hash trusted, który zawiera jeden klucz certname, no mam ci ich więcej. No i na podstawie jego możemy sobie ustawić secure hostname, secure fqdn i to już jest z punktu widzenia mastera, jeżeli puppet agent przedstawia się certyfikatem www01, no to ta zmiana zawsze będzie ustawiona na www01. Jeżeli trusted certname jest nieustawiony, no to znaczy, że coś jest nie tak i przerywamy kompilację. Zapytać jedną rzecz? No. To już któryś raz, prawda, opowiadasz o sytuacji, która jakby mieszają się środowiska deweloperskie z produkcyjnym. No. Znaczy to jest wektor, tak? Tak, tak, no ale to też widziałem większość rzeczy i tam R10K i tak dalej stosują tą zasadę, że prawda, mamy środowisko takie i tak dalej. No u nas jakby staramy się też robić tak, żeby właśnie unikać tego. Nie wiem, czy to jest pytanie, czy masz zaufanie do wszystkich swoich nodów, no bo jeżeli ktoś może zrobić impersonację. Chodzi mi o to, żeby dzielić po prostu pod sieci na zasadzie na osobne puppet mastery. A puppet mastery, tak. No tylko, żeby jeden drugiego nie miał dostępu. U nas też tak jest oczywiście, że środowisko deweloperskie, czy tam DevOpsowe, te gdzie ludzie wagranty odpalają i testują, to nie ma w związku, ma osobne puppet mastery. Natomiast no, na przykład mamy klientów, których administrujemy ich sprzętem, naszym puppetem. I wtedy oni mają nadal tam ruta, tak? Czyli mogą sobie coś tam próbować, tym bardziej, że też mogą być sytuacje, w których to klient zarządza uprawnieniami, a my zarządzamy konfiguracją. No i nie wiem. Czyli faktycznie wystarczyło sobie wcześniej, tak jeśli, no to co często się robi, że mam z cert name'a tego nie trusted, jeśli się korzysta, to jest wystarczy, że sobie no, fakta ustawi, tak? No, masz taką na fakter jak ustawisz, natomiast cert to robi puppet, to musiałbyś z moich patrzeć sobie puppet. No okej, okay. Odnośnie jeszcze pisania manifestów, to dobrze jest też nie przekazywać do egzeków bezpośrednio haseł, czyli jak już pobierzemy sobie z tego hierarchii PG czy Trocli to hasło, to dobrze w ten sposób nie ustawiać, ze względu na to, że jeżeli to się uda, to się nic nie stanie, natomiast jeżeli ten skrypt wywali błąd, no to puppet nam radośnie całego takiego command line'a zwróci jako bot. No, wystarczy zmodyfikować ten skrypt tak, żeby pobierał hasło z environmenta i wtedy jest ok. Ostatnia chyba rzecz to jest NoOp, czyli NoOp teoretycznie ma nie wykonywać żadnych zmian w środowiskach, natomiast exec to jest taki typ danych, który dla osiągnięcia założenia puppetowego, że wszystkie typy nie wykonują komend, ale określają stany, musi określić stan początkowy. Czyli mamy
mamy komendę, która się wykonuje i mamy only if albo unless, które definiuje, czy komenda powinna się wykonać. No i teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w only if czy tam unless zawrzeć jakiś kod, który będzie modyfikował stan systemu. I w tym momencie no, też przy code review trzeba zadbać o to, żeby takie kwiatki się nie zdarzały, żeby zawsze przy egzekach pamiętać o tej zasadzie, że exec sam może modyfikować system, natomiast only if czy unless, no Puppet w żaden sposób tego nie sandboxuje, także trzeba samemu zadbać o to, żeby te parametry nie modyfikowały systemu. No, chwila na temat code review, czyli mamy tule, które pozwalają nam na zmiany w kodzie, które powinny być w jakiś sposób przeglądane i potwierdzane. To wymaga też rozumienia, co się zmienia, prawda? No bo część tych wcześniejszych przykładów pokazuje, że w dobrej wierze tworzony jakiś kod może powodować problemy, bo no, może jakąś słabość nam do systemu wprowadzić. Nie wiem, czy znacie coś więcej, jeśli chodzi o code review? Tak, no na przykład Stash to jest to bardzo dobry do GitHub. Jeszcze GitLab też jest to dobry. GitLab, no właśnie, GitHub, GitLab. Stash jest płatny, GitLab jest tam też płatny, ale ma wersję darmową. I też polecam, chociaż akurat code review kiepskie ma dość, ale no do HG też są te. Na przykład Mercurial. Tak, do Mercurial są. No okej. Okay. To, co można robić, to też testować manifesty na jakichś tam Jenkinsowych VM-kach automatycznie startowanych, natomiast to jest dosyć kosztowne. Jest taki komercyjny projekt, Stackhammer on się nazywa, i on robi taki pseudo-wirtualizację dla kompilacji manifestów. Można się tym zainteresować. No, odpalanie WinOpa też może być jakimś sposobem na to, żeby nie zmieniać systemu bez wcześniejszego zatwierdzania, o ile te egzeki nam się nie... O ile jeżeli ktoś egzeka nam zrobi niezgodnego z regułami, to go powiesimy po prostu, no bo na produkcji to wejdzie. No i też ja znam przypadek firmy, gdzie nie był używany akurat Puppet, ale serwery, które puszowały konfigurację na produkcję, miały taki czerwony przełącznik, że wciskało się przycisk po prostu i na USB takiego grzybka i wszystko się zatrzymywało. I to była forma kopii. Praktykanci, co ja zrobię? Praktykanci, czerwone przyciski są. Integracja z systemem ticketowym, czyli z punktu widzenia bezpieczeństwa rozliczalność wykonanych zmian. Jeżeli mamy wymuszoną w kukach informacje o tikecie, którego dotyczy zmiana, no to potem możemy sobie prześledzić po prostu wyszukiwarką, czego dotyczyła dana zmiana. Jeżeli zmiana jest jakimś tam wewnętrzną zmianą, incydentem, no to warto by przedyskutować z teamem, czego ona konkretnie dotyczyła, potem ją gdzieś przypiąć. Dobra, czas mi się skończył. Może nie będę gadał o tym CA jakoś bardzo dużo. Natomiast no, CA to jest PKI to jest coś, na czym Puppet bazuje, czyli uwierzytelnia dwukierunkowo agenty do masterów, mastery do agentów. Zapewnia to, że nikt nas nie będzie podsłuchiwał. Jeżeli mamy problem z CA, no to w jedną stronę możemy stworzyć sobie botnet, z drugą stronę możemy wykradać katalogi, z trzecią stronę to, co mówiłem odnośnie passengera, czyli wstrzykiwanie zasobów możemy też wykonać nie w warstwie aplikacji, tylko w warstwie sieciowej. Podstawowa zasada to, że powinien być tylko jeden master i tu mówiłem, że potem powiem, no i muszę powiedzieć. Dlatego, że PKI działa tak, że Puppet, że centrum autoryzacji tworzy certyfikaty i przydziela im unikalne seriale. I teraz, jeżeli mamy dwa aktywne, na przykład ze wspólnym CA dwa mastery, to nie możemy zrobić tak, żeby ustawiać, nie wiem, module 2 te seriale, żeby co dwa sobie skakały.
tylko on zawsze będzie przydzielał sekwencyjnie. No i teraz problem pojawia się, kiedy próbujemy odwołać certyfikat, bo wszystkie operacje na certyfikatach związane są z common name'em, czyli z tą nazwą certyfikatu, a odwoływanie jest związane z serialami, więc jeżeli mamy dwa puppet mastery, każdy z nich przydzieli certyfikaty o numerze 133, to odwołując certyfikat na jednym z masterów, odwołamy jeszcze jakiś zupełnie przypadkowy inny, który ma ten sam... Czy rozumiem, że można by teoretycznie podbić ten serial na jednym z nich, żeby na przykład liczył sekwencyjnie od 2000? Tak, pewnie tak, ale to jest proszenie o kłopoty. No, jeżeli chcemy mieć active standby, a pewnie chcemy, to trzeba zreplikować ten katalog CA, bo tutaj jest baza tych seriali przechowywana. To, co nam się ostatnio pojawiło, to że Puppet będzie grzecznie, kiedy nam się cała kończy, a kończy się po 5 latach. Więc jeżeli dopiero będziecie wdrażać Puppeta, a planujecie popracować trochę, to warto ustawić taką zmienną w Puppet Config CA pod wskaźnik TTL, na przykład na 10 lat. Po 10 latach niech się ktoś tam inny ma. Wymiana CA nie jest trywialna w Puppecie, no bazuje to na tym, że albo musimy sobie za pomocą Puppeta wydystrybuować nowe CA i potem, nie wiem, z jakiegoś krana przełączyć, albo po prostu wyoffline'ować całą infrastrukturę od Puppeta, SSH in the loop i... Czyli albo 10 lat, albo pół roku, żeby mi to przećwiczono. Znaczy, wiele aplikacji, które wspierają PKI, ma coś takiego jak rotację kluczy i myślę, że Puppet się tego doczeka. Myślę, że to się w ciągu następnych kilku lat pojawi się duża liczba feature requestów, tak, bo ludzie będą eksplodować. Akurat dojdzie do tego czasu, masowo zaczną. I myślę, że workaround będzie taki, że w następnej wersji Puppeta już defaultowy CATTL będzie 10. No i warto zadbać o to, żeby te CRL-ki działały, bo CRL-ka jest tak naprawdę obsługiwana przez albo serwer aplikacji, jeżeli mamy Apache Nginx, albo jakiś akcelerator, jeżeli mamy HProxy Student. Nginx też może tam być. I Puppet nawet nie widzi, kiedy CRL nie działa. Natomiast jeżeli mamy problem taki, że tracimy kontrolę, mamy jakiś serwer, mamy jakieś włamanie na przykład, to wycieka nam część CA tym certyfikatem, ktoś tam może się posłużyć, można chociażby te pliczki pościągać z file serwera. Konfiguracje dla Apache i dla Nginxa to CRL. No i taka procedura warto, nie mam potwierdzonej tej informacji, ale czytałem, że jak się w tej chwili usuwa noda, to on automatycznie rewokuje certyfikaty. Nie wiem, czy to jest prawda. Natomiast warto rewokować, no bo nie, gdzieś tam się zawieruszyć, może jakiś backup albo coś. Jeżeli jeżeli wyłączamy serwer, no to warto go od... Na pewno w wersji 2 coś to na pewno nie, a w wersji 3 nie. Nie jestem pewien. Natomiast to też... Wyszła 3, to natomiast jeszcze że nie mamy już danego certyfikatu, bo ta komenda wymaga to, żeby na masterze był taki ten certyfikat. No bo on musi sprawdzić, który certyfikat ma CN, który ma numer. Natomiast jeżeli nie mamy certyfikatu, mamy numer, to możemy podać 0x numer, bo w końcu patrz, bo chyba półtora roku się znalazł w Puppecie. Można używać Puppeta jako CA, no bo wiele innych naszych aplikacji na pewno będzie miało CA. I można użyć tego Puppetowego. Puppet może nam wygenerować nowe certyfikaty. No, problemy mogą być uprawnienia. Możemy mieć aplikacje takie, które nie chcemy, żeby chodziły jako root, a nie chcemy też, żeby Puppet CA było dostępne dla wszystkich. Chyba nawet Puppet się w tym nie uchwali. Rozwiązanie może być Trotla, bo znów został zmerdżowany nasz moduł do X509 i można sobie dowolnie wygenerować certyfikaty za pomocą Trotli. Tutaj akurat jest przykład z CA. Tworzymy sobie po prostu w Trotli obiekt TCA. Możemy go albo zaimportować ręcznie do Trotli, albo wygenerować też w taki sposób, dodając atrybut, że to jest CA true. No i możemy tworzyć nowy certyfikat podpisując GCA, albo możemy tworzyć self-signy po prostu bez tego pola. W zależności, co nam nasza aplikacja potrzebuje. No i na każdym serwerze w ten sposób możemy mieć jakiś tam certyfikat podpisany naszym CA do użytku. Kolejna fajna rzecz, którą można zrobić Puppetem, to jest sprawdzanie chainów certyfikatów i to jest dosyć powszechny problem.
bo jak są intermediaty, to zazwyczaj dostawcy je bundlują i się okazuje, że w bundlu jest 6 certyfikatów, a tak naprawdę są potrzebne 2 intermediaty i potem jest już root. I kolejny problem jest, jaki się natknęliśmy, to że na Androidach kolejność intermediatów jest ważna, czyli jeżeli się zaserwuje intermediate w złej kolejności, to Android oznacza certyfikat jako błędny. No i można sobie podczepić coś takiego jako pod hooka albo pod plik jako walidator, żeby nie dopuścić takiej sytuacji, żeby certyfikat wszedł na system produkcyjny, jeżeli na przykład nie będzie do niego klucza odpowiedniego, albo jeżeli będzie na blackliście kluczy, albo jeżeli łańcuch intermediatów nie będzie się zgadzał. To też jest, nawet jak wszystko działa, to też jest oszczędność, jeżeli tych intermediatów jest mniej. Dobra. No właśnie. Czwarta, ostatnia część. Nie wiem, czy jedziemy, czy macie śpiwory? Bo czas mi się skończył. Nie, możemy? Nie, skończył ci się czas. Mamy czas tutaj, tak? To jest hardening naszych środowisk za pomocą PPK. I problem w cloudzie jest taki, no, że trudno w dużej mierze też zdefiniować, jaka jest ta granica bezpieczeństwa. W starym podejściu mieliśmy DMZ, mieliśmy firewall i jakoś tam mieliśmy podzielone te strefy bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli mamy clouda jeszcze gdzieś publicznie, najlepiej, no to dwa serwery obok będą jacyś Rosjanie, Turcy, Chińczycy. No i tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest w środek, a gdzie jest z zewnątrz naszej sieci. Więc podejście takie klasyczne, czyli na Linuxie to najlepiej firewalla wyłączyć, bo to się nie da tego tym zarządzać. Poza tym networkingowcy się zajmują firewallami, a nie systemowcy. No nie do końca się w cloudzie sprawdza. No. Poza tym ten firewall Linuxowy wcale taki zły nie jest. Co będzie gdzieś tam dalej. Moduł, o którym rozmawialiśmy trochę na pierwszym spotkaniu, on jest fajny ze względu na to, że implementuje pewne rzeczy, których nigdy byśmy sami nie zrobili, a one są już gotowe. I takim przykładem chyba największym, co on daje, to jest AuditD. Macie wdrożone tą usługę u siebie? Ale za pomocą Puppeta tego modułu? Nie? Jeszcze nie, wcześniej. To znaczy, no okej, okay, ale znam kilka osób, które nie miały. Natomiast tutaj jest out of the box, można go włączyć. Dzięki niemu widzimy dostępy nie tylko na przykład do plików, które się udały, ale też jeżeli ktoś próbował otworzyć TTC Shadow i mu się nie udało, to też będzie to zalogowane. Możemy logować TTY, praktycznie wszystkie operacje w systemie. AuditD myślę, że powoli się będzie wysypywał, bo powstało coś nowego, taki moduł kernela i program sysdig. On pozwala, to jest taki TCP dump, tylko pozwala na wszystko, czyli zarówno file handlery, zarówno capability z kernela, ruch sieciowy oczywiście i składnia podobna do TCP dumpa. Polecam. Sorry. No, w dużej części można sobie zbudować na podstawie tego narzędzia swój własny system taki audytowy, bo on wszystkie zdarzenia raportuje na bieżąco i jego działanie się opiera na takim kawałku ring buffera pamięci, więc nie ma możliwości, że jakby z natłoku tych eventów do logowania będziemy mieć jakieś performance'owe problemy, bo no, jeżeli nam się ten ring buffer skończy, no to stare dane zaczną się nadpisywać, jeżeli ktoś nie zdąży ich odebrać, no to po prostu przepadną. Natomiast nie ma problemu takiego, że tak jak były user space'owe moduły do IP tables, że jak user space'owy program nie chodził, no to ruch też nie chodził. Ten moduł listowy jest przeznaczony na piątkę, natomiast u nas działa bez problemu na szóstkę, więc myślę, że to po prostu nie jest przetestowane jeszcze przed tym. Też kolejna fajna rzecz, która jest w liście w tym module NIST-u, tam na końcu prezentacji jest link do niego. To jest blokowanie jakichś modułów na serwerach niepotrzebnych. Do tego mamy bardzo dużo rzeczy, o których nie będę opowiadał, ale niektóre są takimi fajnymi, małymi snippetami, które konfigurują coś po prostu, na przykład ten sam błąd ze ścieżką, który był w Rabin, żeby ze ścieżki ruta upewnić się, że kropka zniknęła. To, o czym należałoby pamiętać w Puppecie, no to jest to samo, co w klasycznym bezpieczeństwie i hardeningu systemów, czyli że mamy
dla każdej usługi mamy jednego użytkownika, jedną usługę, jedną aplikację, tak, żeby nie tworzyć jakichś spółdzielonych kont. Są takie magiczne resursy w Puppecie, które pozwalają nam spurdżować wszystko, co nie jest zarządzane przez Puppeta. No to się nadaje do uruchamiania z NoLopem, bo wtedy wiemy, co jest niezarządzane przez Puppeta, natomiast uruchomienie tego bez NoLopu spowoduje pewnie nam dosyć duże problemy. Z userem to jest już trochę lepiej, no ale zarządzanie tym też jest może być męczące, dopisywanie ręcznie jakichś ID-ków. My sobie to rozwiązaliśmy tak, że podpiliśmy sobie swój własny skrypt w stage'u last, czyli po wszystkim jak się wykona. Puppet, jak ściągnie katalog z Puppet Mastera, zapisuje sobie, kiedyś to się nazywało config local YAML, a teraz to się nazywa tam katalog / chefqdm JSON bodajże. I tam jest kopia katalogu, więc można sobie podpiąć swój własny skrypt, który będzie jakoś tam parsował ten katalog i wykonywał operację. No, ten serwis checker, którego żeśmy sobie napisali, potrafi sprawdzić, które serwisy są uruchomione w systemie, które są uruchomione w Puppecie, od tego odjąć na przykład te, które w Puppecie są otagowane X don't touch me, bo na przykład jest skrzaniony skrypt status, a resztę zatrzymać. Czyli mamy pewność, że żadna usługa w systemie nie będzie chodziła bez jej uruchomienia w Puppecie. Jak usuwać pakiety, niepotrzebne pakiety, no bo wiadomo, mogą być, ktoś może lokalnie próbować eksploitować jakieś błędy. No nie da się tego za bardzo zrobić jakimś tam magicznym konceptem. Tutaj są dobre praktyki wskazane, czyli nie instalować za dużo, nie zmieniać roli serwera, po prostu go przeinstalować. Można też korzystać z grup instala, bo to bardzo przyspiesza, jeżeli chcemy Puppetowi przekazać dużo pakietów. I jest też version lock plugin do IMA dla Puppeta. No jakieś tam zasady odnośnie zdalnego dostępu do serwerów. Ponieważ możemy dystrybuować z Puppetem klucze, to naprawdę nie ma sensownego powodu, dla którego powinniśmy używać uwierzytelnienia za pomocą hasła. Tak samo Puppet umożliwia nam w prosty sposób, tam gdzie ten dostęp może być krytyczny, wdrożenie jakiegoś tu faktora. No dobrze jest też mieć scentralizowane SSHD conf, gdzie mamy włączony agent forwarding. Dużo fajnych zmian za pomocą Aukiasza robi moduł listowy SSH. Dobrze jest dystrybuować sobie, jeżeli nie za pomocą LDAP-a, to za pomocą Puppeta użytkowników i ich klucze publiczne, no bo łatwiej zarządzać tym, kto ma gdzie dostęp. No i moduł w Puppet Forge'u do banowania użytkowników, którzy próbują się włączać na serwer. Żeby mieć informacje na temat jakiejś tam dostępności serwisów, dobrze mieć uruchomioną taką usługę autodetekcji jakichś tam modułów, czy IPV, czy dotyczącym RAID-u, czy bondingu, czyli takiego Ethernet-channela na sieci. Czyli wykrywać automatycznie to, co mamy zainstalowane w systemie, deployować odpowiednie czeki do monitoringu. Nie mieć przez przypadek jakiegoś spofa, być jakiś czek, ktoś ręcznie nie dodał klasy. Dobrze jest też logować sesję, nie po to, żeby ludziom pokazywać, jacy są durni, ale raczej, żeby też no, mieć wsparcie dla polityki takiej, że zmiany powinny być w tym cyklu repozytorium, system jakiś tam trackingowy, ticketowy i Puppet. No, jako też, tak jak wcześniej mówiłem, no, są klienci, którzy też mają jakiś dostęp, który jest duży do systemów i chcielibyśmy wiedzieć, czy ten cron, który się pojawił, nie jest w Puppecie, to on robi coś złego, czy powinniśmy go przenieść po prostu do Puppeta, stworzyć na to jakiś ticket. No i tu są jakieś rozwiązania. Nie ma dobrego. Parę lat temu były przymiarki do tego, żeby sudo miało wbudowane logowanie. Jest taki protokół Lumberjack, to jest JSON przez sysloga, bodajże, taki ustrukturyzowany JSON. I to by było niezłe, bo syslog zarówno ma kolejkowanie, czyli taki lokalny spooling, szyfrowanie logów w transmisji,
parę innych mechanizmów, właśnie ten number check. Natomiast nigdy nie został zaimplementowany. Jest taki EAS projekt, którego my w tej chwili używamy i on ma to wszystko, co ma RSyslog, przy czym używa swojego własnego jakiegoś tam protokołu, nie jest już rozwijany, więc sobie go przygarnęliśmy. Jeszcze nie wydaliśmy, jest parę też komercyjnych rozwiązań. Wydaje, że ktoś tam, kto pisał Syslog NG, ma firmę, która sprzedaje jedno z takich rozwiązań. Aktualizacje przy pomocy kanarków, czyli bierzemy jakąś małą populację serwerów, które dotyczą naszego upgrade'u, sprawdzamy najpierw, czy tam się upgrade powiódł. Jeżeli się powiódł, to zwiększamy populację kanarków. Jeżeli nam się wszystko powiodło, to fajnie, jeżeli nie, to robimy rollback. Nawet też może służyć jako bazowy system wykrywania zmian. Możemy sobie ustawić taką flagę audit i wtedy jakiekolwiek pliki nam się zmienią, to potem nam to w logu zaraportuje, czy w raportach. No i hierarchiczny firewall, czyli rzecz, którą za pomocą Puppeta moim zdaniem bardzo warto zrobić, bo bardzo upraszcza. No, duża część, myślę, że 90% firewalli jest wspólnych dla danego projektu czy dla danego data center, bo to są rzeczy takie, które się zawsze powtarzają. Dostęp do jakieś typowo reguły takie, które wszędzie są, prawda? Puszczamy lubek, jakieś tam centra i tak dalej. Potem jakaś infrastruktura nasza krytyczna. Potem na poziomie jakiegoś klastra projektu możemy mieć dodatkowy ruch i potem na poziomie jakiegoś noda możemy mieć jeszcze dodatkowy ruch. I teraz uruchamiając sobie dziedziczenie tych nodów poszczególnych, gdzieś tam wykładamy manifest dla obserwera 103, on sobie dziedziczy z całego środowiska, możemy za pomocą hiery ustawiać na przykład dla DC1, dla DC2, dla różnych naszych data center różne wartości pod te zmienne tablice. No i w ten sposób łatwo zarządzać, bo w zależności od tego, co modyfikujemy w firewallu, no to albo nam się cała infrastruktura zaktualizuje, albo konkretny projekt, albo konkretny host. Pewnie tych reguł, które są na poziomie hosta, no to będzie bardzo mało. Większość będzie na poziomie projektu, a te takie korowe będą na poziomie data center po prostu. To, co warto zrobić, to sobie zrobić walidator do plików konfiguracyjnych. To jest taki moduł, który bierze plik, czy tam zerba, czy z file serwera, odpala na nim komendę i on go umieszcza na agencie w jakimś katalogu tymczasowym, TMP coś tam, odpala sobie walidator, jeżeli nasza usługa ma, na większość takich usług przyzwoitych ma, chyba z tych przyzwoitych to Postgres nie ma, no to restartuje usługę, umieszcza ten plik wtedy w miejscu docelowym i restartuje usługę. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli popełnimy jakiś błąd w konfiguracji, jakiś błąd składniowy, to za pierwszym razem, kiedy uruchamiamy Puppeta, to ta zmiana nam się rozpropaguje na serwer, pewnie nam zrobi notify na serwis. Serwis spróbuje się zrestartować, ale krzyknie, że nie może, bo jest syntax error. Natomiast następnym razem, jak już wykonamy Puppet run, no to plik się nie zmieni, więc usługa się nie zrestartuje, więc alert nam zniknie z systemu monitoringu i nie będziemy nic już wiedzieć. Natomiast to nam zapewnia taką znów ciągłość. Ona nie zniknie, znaczy chyba znikłaby, gdybyś nie miał tam, prawda, wpisane, że ensure started, tak? Bo ona prawdopodobnie będzie... Nie, ale no większość dobrze napisanych usług, jeżeli ma błąd w konfigu, to nie zrestartuje go, po prostu krzyknie i będzie chodził ze starym. Tak, na takiej zasadzie, tak, że po prostu będzie tak działał faktycznie. I to jest okej, okay, no bo mamy skrypt startowy, który nam to ogarnia, no ale jeżeli ktoś robotnie z serwer, no to już nie wstanie. No i na końcu to, co warto zrobić za pomocą Puppeta, to sobie rozwinąć infrastrukturę za pomocą exploited resources, czyli każdy węzeł automatycznie nam rejestruje się w jakichś usługach i mamy jakieś usługi, które nam pozwalają na czas, na logowanie wychodzących połączeń, możemy szybko zmienić DNS-y. Tak jak wcześniej mówiłem w kontekście Puppet Masterów, puszczamy przez proxy, dodajemy sobie exported resources HCL-ki na tym proxy, więc atakujący ma mniejsze szanse zadzwonić do domu. I no, też mamy pewne, że serwer się backupuje.
Do tego mamy takie też przyjazne dla bezpieczników tule, czyli monitoring. No teraz sensu jest dosyć modny, już żeśmy jeszcze nie wdrażali, więc nie wiem, czy to fajne. Graphite też chyba wychodzi już z użycia, pojawił się InfluxDB, którego bardzo dużo ludzi zaczyna używać. To jest ta podobny interfejs restowy do Graphite'a, natomiast backendem dla niego jest LevelDB. I Grafana, czyli frontend, bazujący na Kibanie. Open source'owy stack do logowania, czyli Logstack, Elasticsearch, Kibana albo Splunk. To jest taki CIEM, tak? CIEM się to nazywa, czyli taki event manager open source, na bazie open source'a, czyli monitoring plus grafowanie plus logowanie plus jakiś tam inventory service i mamy coś, co duże firmy kupują jako produkt, czyli taki system, który pozwala nam na całkowity wygląd w eventy zachodzące w naszym środowisku. Skończył. A jeszcze masz 5 swoich. Tak, bo jeszcze będzie parę kotów. To jest rootkitty, nie? On się instaluje. Dobra. Pytania mogą być, rozumiem, przy piwie. Mam jeszcze reklamy. Jakby ktoś się bardzo nudził w obecnej pracy, to też szukamy ludzi, więc zapraszamy. Jakby komuś się w pracy nudziło, to mamy też takiego WordPressa i można dla sławy i niekoniecznie pieniędzy publikować. No i tu są różne ciekawe rzeczy, na których się zrobiło. Nie, miał być więcej kotów. Dzięki. No. Fajne.